Janusz Niewieś, trener Jaruty. Jarucin, przegrywamy dzisiaj z Pogonią Lęborg 2-3. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Przespaliśmy pierwsze 15 minut, trzeba sobie jasno powiedzieć. Straciliśmy dwie bramki, jedna po stałym fragmencie, druga również po stałym fragmencie i po bardzo kontrowersyjnej sytuacji, po rzucie karnym. Musimy zobaczyć na wideo, co sędzia tam w tej sytuacji widział. Później odrabiamy na 2-1. Wydaje się, że po przerwie mamy pod kontrolą i ruszymy i zdobędziemy bramkę na 2-2. Mamy sytuację i nagle znowu staje fragment i chwila dekoncentracji. Zawodnik leżący już na ziemi wciska tą bramkę na 3-1. No a jak się przegrywa 3-1, zespół gospodarzy jeszcze bardziej uwierzył. No i co z tego? Mieliśmy teoretycznie więcej piłkę, stworzyliśmy trzy świetne sytuacje, stuprocentowe, trzeba sobie powiedzieć jasno, i można było ten mecz wyrównać, ale nie wyrównaliśmy dopiero w końcówce. Cały czas dążyliśmy do tej bramki kontaktowej, szkoda, że ona nie wpada przynajmniej 5 minut wcześniej, bo jeszcze byśmy pewnie w tym doliczonym czasie coś więcej zrobili, no a dopiero taka na osłodę bramka w 94 minucie. Szkoda, bo pierwsze 15 minut, później ta kontrowersja z karnym i w drugiej połowie 300% sytuacje niestrzelone i tak można podsumować ten mecz. Czym was zaskoczyła dzisiaj Pogoń? Kompletnie niczym, po prostu wiedzieliśmy, że grają cały czas dłuższym podaniem na napastnika, na strącenie, zbierają dłuższą, po tym dłuższym podaniu zbierają drugie piłki i liczą po prostu na to, że gdzieś ta piłka im spadnie i cały czas, praktycznie cały mecz konsekwentnie tak grali, kopali do przodu, no ale mają taką taktykę, no i tyle. No. My graliśmy momentami bardzo dobrze w piłkę, stworzyliśmy trzy setki, ale no, gra się 90 minut na pełnej koncentracji, a nam w pierwszych 15 minutach tej koncentracji zabrakło i stąd taki wynik.